Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Michał, ty kolejny raz pokazujesz, że masz papiery na dobrą jazdę. Powiedz, jak możesz opisać ten dzisiejszy mecz? Dobrze, można powiedzieć, że gdzieś ten upadek pomógł mi trochę, bo zmieniliśmy motor i potem już było rewelacyjnie. Ten mecz bardzo długo się dzisiaj ciągnął. Powiedz, czy to was mocno męczy? Męczy może nie, ale chociaż mnie może trochę tak, bo mam tylko 3 biegi i trochę te zawody się ciągną, ale jak ktoś tam ma więcej biegów, to myślę, że jakieś tam różnice nie odczuje. Jak zachowywał się dzisiaj ten tor? On się mocno przesuszał? Nie, jeżeli chodzi o tor, to naprawdę jestem zadowolony, bo naprawdę dobrze mi się dzisiaj na nim jeździło, dobrze wychodziłem spod taśmy, więc oby częściej był taki. W niedzielę jedziemy do Bydgoszczy. Powiedz, jak ty się czujesz przed tym meczem? No dobrze, wydaje mi się, że dzisiejsze spotkanie jeszcze mnie zbudowało, więc tam nie będę odpuszczał i dam z siebie wszystko.